10 listopada w wieku 94 lat zmarła Irena Piekarska, łączniczka Armii Krajowej, znana pod pseudonimem Ira. Siostra odznaczonego Krzyżem Walecznych Mariana Piekarskiego, pseudonim Ryś, i Stanisława, pseudonim Kukułka, również żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dzisiaj w Konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Harcerze pierwszej suwalskiej drużyny Baszta Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej niezwykle ciepło ją wspominają. Pani Irena Piekarska interesowała się tym, jak wyglądają nasze zbiórki. Opowiadaliśmy dla niej o tym, gdyż po prostu była bardzo taką, chciała się angażować w życie nas, harcerzy. Tak? Często nas odwiedzała na biwakach, obozach, kiedy tylko mogła. Bywała na uroczystościach, wigiliach harcerskich. Podporucznik Irena Piekarska urodziła się 1 marca 1923 roku w Suwałkach. Piotr Rydzewski, łączniczką AK, poznał 5 lat temu. Była bardzo nastawiona, właśnie harcerze mówią na nią harcerska babcia, czyli właśnie była taką prawdziwą babcią. Mimo że na początku nie znaliśmy się zbyt dobrze, to właśnie ona zarażała tak jakby tym swoim optymizmem, takim sposobem życia. Była zawsze uśmiechnięta, gdy do niej przychodziliśmy, witała nas z uśmiechem. Była po prostu taką harcerską naszą babcią. Często opowiadała nam o swoich działaniach w czasie II wojny światowej, o swoich, nawet mówiła, jak wyglądało wtedy życie, tak, za tamtych czasów. Irena Piekarska była osobą niezwykle skromną. Ona nie mówiła o sobie, nie mówiła o swoich działaniach jako żołnierz Armii Krajowej. Nie mówiła o tym, że wielokrotnie musiała przenosić różnego rodzaju paczki, czasami nawet też z bronią, do różnych punktów kontaktowych. Po wojnie za swoją działalność pani Irena była prześladowana. Komuniści bardzo mocno, czy to nawet na ulicy, wspominała takie sytuacje, że po tym jak Marian uwolnił tych właśnie więźniów, czy już było wiadomo, że ona i jej bracia byli w Armii Krajowej, to właśnie niektórzy z tych ludzi wytykali ją palcami. Mówili właśnie, że jest siostrą bandyty. Młodzi ludzie zapamiętali ją jako osobę o wielkim sercu i ogromnym poczuciu humoru, lubiącą opowiadać i słuchać. Dowcipy. Opowiadała o tym, że ona bardzo nie lubiła matematyki, była bardzo złym uczniem. Wszystkie inne przedmioty lubiła, ale tej matematyki właśnie nie znosiła, a została w pewnym momencie jakiejś tam swojej kariery zawodowej księgową. Paradoksów w życiu harcerskiej babci nie brakowało. Jej drzwi, które zawsze stały otworem dla wszystkich, teraz się zatrzasnęły.